To jest Ala. Ala niestety nie ma kota, ale za to ma wrzody żołądka. Czuje, że coś jest nie tak, ale nie może nic z tym zrobić, bo nie wie, że jest chora. Złe nawyki działają podobnie. Może cię nie zabiją, ale obniżają jakość twojego życia. I będziesz w stanie z nimi coś zrobić dopiero wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że je masz. Zobacz cztery najczęstsze nawyki, o których większość ludzi nie ma pojęcia, że je ma. 1. Przypomnij sobie, z jakiego powodu ostatnio wdałeś się z kimś w kłótnię. Czy kiedy usłyszałeś jakieś zarzuty albo krytykę na swój temat, to podszedłeś do tego z dystansem i spokojem? Czy próbowałeś się zastanowić, z czego to naprawdę wynika, co może czuć osoba, która ci to mówi? Czy może, zanim zorientowałeś się, co się właśnie wydarzyło, twoje ciśnienie już się podniosło, a w mózgu coś kliknęło i bez zastanowienia się nad słusznością tej krytyki zareagowałeś kontratakiem? Albo nawet jeżeli krytyka była zupełnie niesłuszna, to i tak z miejsca zareagowałeś złością. Wbrew pozorom, większość ludzkich zachowań jest zupełnie automatyczna i totalnie nieprzemyślana. Tragedią jest to, że często to właśnie na autopilocie rozpadają się małżeństwa i kończą przyjaźnie. Ale nie musi tak być. Jeżeli kłótnie zdarzają się także w twoim życiu, to już teraz zaplanuj, jak się w takiej sytuacji zachowasz. Przygotuj się, że kiedy usłyszysz podniesiony głos swojego partnera, spokojnie odpowiesz: kochanie, widzę, że cię to bardzo zabolało, więc chętnie o tym porozmawiam, ale proszę cię, zróbmy to na spokojnie. Oczywiście miej też w zanadrzu dobry argument, dlaczego nie opuściłeś deski. 2. Nawyk radzenia sobie z problemami. Oczywiście każdy ma inną reakcję, kiedy pojawia się jakiś duży stres, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że w takich sytuacjach reaguje automatycznie. Najgorzej jest, kiedy ktoś rzucił palenie albo picie alkoholu, bo często taki człowiek już się zaprogramował, że w stresowej sytuacji sięga po to, z czym aktualnie walczy. I dlatego z reguły przegrywa. Jest stresująca sytuacja, jest papieros albo wódeczka. Pytanie brzmi, czy to aby na pewno jest dobrze przemyślana, najlepsza strategia radzenia sobie z problemem, czy może bezmyślny nawyk, który tylko pogarsza sytuację. Jeżeli już teraz dostrzegasz, że do tej pory w stresujących sytuacjach przeważnie zachowywałeś się w określony sposób, to znowu lekarstwem na to będzie zaplanowanie innego zachowania. Jeżeli masz plan, co przyjemnego i pożytecznego możesz zrobić, kiedy taka sytuacja się wydarzy, to prawdopodobnie zamiast wracać do tego nałogu albo sobie szkodzić, wybierzesz inne rozwiązanie. 3. Narzekanie. Jeżeli twoi rodzice, dziadkowie, a do tego większość znajomych od dziecka narzeka na swoje życie, pracę i polski rząd, to nic dziwnego, że w zimie wszyscy zamiast mówić sobie proste cześć, witają się słowami: ale k***a zimno. I nie chodzi o to, że narzekając tracisz czas na wypowiedzenie tych kilku dodatkowych sylab, ale o to, że taka postawa zatruwa twoje życie i nawet nie do końca zdajesz sobie z tego sprawę. Bo zakładasz na swój umysł filtr, który wyłapuje wszystkie rzeczy, które ci się nie podobają. Bardziej skupiasz się na tym, czego nie masz i nie doceniasz tego, co już masz. A przez to jesteś jeszcze mniej zadowolony i jeszcze częściej narzekasz. Jeśli chciałbyś pozbyć się tego nawyku, to obserwuj siebie. Każdego wieczora usiądź na kilka minut i zastanów się, czy dzisiaj narzekałeś. W jakich sytuacjach to się dzieje? Czy może oprócz tego zdarzyło się dzisiaj coś, za co jesteś wdzięczny? 4. Nawyk marnowania czasu. Czy pierwszą rzeczą, jaką robisz z rana albo kiedy wrócisz do domu, jest włączenie telewizora albo internetu, zmarnowanie godziny na bezproduktywnym przeglądaniu stron? Jeśli tak, to czy na pewno jest to najlepszy sposób, w jaki możesz spędzić ten czas? Albo nawet najlepszy sposób na rozrywkę. Oczywiście, jeżeli jak większość ludzi w Polsce nie masz żadnych celów i po pracy albo po zajęciach zwyczajnie się nudzisz, no to luz. I tak nic z ciebie nie będzie, więc zapomnij, że w ogóle poruszyłem ten temat.
ale jeżeli jednak masz jakieś postanowienia czy projekty, którymi się zajmujesz, to być może istnieje lepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Sam sobie na to odpowiedz. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj skłonić Ciebie do refleksji i teraz zastanowisz się, w jaki sposób Ty sam reagujesz podczas tych wszystkich sytuacji, bo dopiero kiedy sobie uświadomisz, jak wyglądają Twoje zachowania, będziesz mógł coś z tym zrobić i pokonać te wszystkie złe nawyki, chociaż oczywiście mam nadzieję, że nie wszystkie dotyczyły Ciebie. I na koniec mam jeszcze jedną bardzo ważną informację. Już od dzisiaj jest dostępny mój najnowszy kurs Rok Zmian, w którym tłumaczę, w jaki sposób dokonywać trwałych zmian w Twoim życiu metodą małych kroków. Już teraz możesz sobie śmiało wejść na stronę rokzmian.pl albo kliknąć w ten guzik i tam za jedynie złotówkę dostaniesz dostęp do pierwszego miesiąca kursu, który składa się z 4 bardzo wartościowych nagrań na temat tego, jak zmieniać Twoje nawyki na różnych dziedzinach życia i do webinaru 4 kroki do ponadprzeciętnej efektywności. Kliknij tutaj i zerknij tam już teraz. A jeżeli podobało Ci się to nagranie i w przyszłości chciałbyś dostać więcej tego typu filmów, to koniecznie kliknij tutaj i subskrybuj ten kanał. Zachęcam też do polubienia mojej strony na Facebooku, bo tam w każdy poniedziałek pojawiają się ciekawe wyzwania, które właśnie też metodą małych kroków mogą podnosić Twoje życie na wyższy poziom. A teraz dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w następną niedzielę. Robert Marchew.